Cześć kochani, to jest kolejna pięciominutówka, czyli taki krótki film, w którym nastawiam zegarek na 5 minut i zanim zadzwoni, staram się powiedzieć coś inspirującego. Dzisiaj chcę wam powiedzieć yy, też historię, o której czytamy w Ewangelii Jana. Akurat teraz piszę tom rozważań z Ewangelii Jana, więc tych historii mam bardzo dużo. Natomiast nie chcę ich tutaj opowiadać w tych pięciominutówkach, bo potem nie będziecie chcieli czytać rozważań. Natomiast dlatego tego jednego spostrzeżenia chcę zrobić wyjątek. Może, żeby was zachęcić do tych rozważań, bo tam znajdziecie ich dużo. Dużo, dużo więcej, natomiast też nie mogę się uwolnić od tego spostrzeżenia, i ono ciągle jakoś tak inspiruje mnie i daje mi do myślenia. Chodzi o cud rozmnożenia chleba, kiedy Jezus kilkoma bochenkami chleba, kilkoma rybami nakarmił pięć tysięcy ludzi, a potem dowiadujemy się, że zebrano jeszcze resztek, i właśnie te resztki są najbardziej w tej historii dla mnie interesujące. Także po czołówce wyjaśniam, o co chodzi z tymi dwunastoma pełnymi koszami resztek. Czytamy, że kiedy wszyscy się najedli do syta, zebrano 12 pełnych koszy, 12 koszy do syta. Resztek. I sobie myślimy, no tak, jak było 5 tysięcy mężczyzn, policzono do tego jeszcze kobiety i dzieci, więc gigantyczny tłum, może 10 tysięcy, może trochę więcej, może trochę mniej, i każdy zostawił małą ociupinkę, taką odrobinę. To zebranie 12 takich koszyczków, jak nie wiem, do święconki, takich malutkich koszyczków, nie jest wielkim wyzwaniem. Ale pomyślmy, że te 12 koszy to mogły być nie takie kosze i najprawdopodobniej to nie były takie koszyczki, jak my sobie myślimy, takie malutkie. Koszyczki na kilka cukierków, ale to były takie kosze, które przywiązywano do osła, więc chciano w tych koszach zmieścić jak najwięcej, skoro osioł jest zwierzęciem jucznym i ma, 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 ma dużo dźwigać i dużo nosić. I teraz, jeżeli tych koszy było 12, a każdy z tych koszy był wielkości, mniej więcej takiego wózka w hipermarkecie to jest dobre porównanie. Wyobraźcie sobie taki wózek w hipermarkecie albo nawet ciut większy, niektórzy mówią, że taki kosz mógł mieć objętości 0,3 m sześciennego, a wtedy byłby na pewno większy niż taki wózek w hipermarkecie, to pomyślcie teraz yy, 12 pełnych koszy załadowanych, takich marketowych wózków, załadowanych do pełna dosyta chlebem. I to są tylko resztki. Jezus mówi bardzo ważne słowa w Ewangelii Jana, zbierzcie to wszystko, żeby się nie zmarnowało. Czyli nie zbierzcie to po to, żeby zrobić, wow, ale tych resztek, no na bogato ten cud, dużo chleba zostało, ale żeby się nie zmarnowało, więc najprawdopodobniej ci, którzy jedli na pustyni, mieli teraz zabrać ten chleb w swoje plecaki, w swoje chlebaki, w swoje yy, torby i zanieść do domu. I poczęstować tym, chleb, tym chlebem tych, których mają w domu. Dlatego Jezus mówi: Najedliście się dosyta, nie jesteście głodni, okej, okay, ale została ciężarówka jedzenia, 12 pełnych marketowych wózków to jest taki dostawczak, który wyjeżdża z piekarni załadowany do pełna. Jezus mówi: To teraz zabierzcie ten chleb, żeby się nie zmarnowało innym. I już wyprowadzam z tego płyętę. Każdy cud, który Jezus czyni w moim i w twoim życiu, Zawiera tyle w sobie mocy i treści, że ona wystarczy, żeby nakarmić Ciebie i ludzi, których w tym momencie, kiedy doświadczasz tego cudu, przy Tobie nie ma. Czyli te resztki, które zabierają, one są dla tych, którzy tego cudu nie widzieli, oni też mogą się tym nasycić. Więc każde Boże działanie w Twoim życiu, każda Boża interwencja, każdy cud Bożej obecności zawiera w sobie. Tyle duchowego pokarmu, tyle duchowej siły, że jeszcze możesz to zanieść dla tych, których w tym momencie przy tobie nie ma, i jeszcze możesz ich nakarmić, i jeszcze możesz ich pobłogosławić tym, co przeżywasz z Jezusem. Więc to, co przeżywamy z Panem Bogiem, nie jest tylko dla nas, ale jest też dla ludzi wokół nas i w każdym takim spotkaniu, w każdym takim dotyku nieba, w każdym takim. Cudownym naszym przeżyciu z Panem Bogiem jest potencjał i jest siła, żeby ludzie wokół nas też byli tym ubłogosławieni i też mogli się tym nasycić, ogrzać, żeby znaleźli w tym radość i siłę. Pamiętajcie, że we wszystkim, co przeżywacie z Panem Bogiem, jest siła do tego, żebyście podzielili się tym z innymi, a inni też będą z tego czerpać i też będą z tego korzystać. Więc dzielmy się obficie i nie pozwalajmy, żeby resztki zostały na pustyni. Pamiętamy, że pustynia to jest miejsce spotkania się z Bogiem, więc tym bardziej tam, gdzie spotykamy się z Bogiem, nie pozwalajmy, żeby zostały resztki, ale zabierzmy je ze sobą i nakarmmy my Nim i innych. Okej, okay. Mój czas mija, 5 minut się skończyło. Dzięki za to, że jesteście na tym kanale. Jeśli to, co tutaj jest, wydaje Wam się wartościowe, to udostępniajcie, powielajcie, subskrybujcie, bo za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczać, a w ten sposób pomagamy rozprzestrzeniać się tym dobrym treścią w internecie. Do zobaczenia w kolejnej minutówce.